sama już nie wiem, co robić. To wszystko jest takie pokomplikowane. Może mu wreszcie powiedzieć prawdę? Ale Gigi, co się stało? No wiesz, chodzi o to, że... No nie wiem, czy mogę ci o tym powiedzieć. No jasne, że tak. A jak nie komu, to mi. Po prostu podoba mi się taki jeden chłopak i nie wiem, czemu mam o tym powiedzieć. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i chyba niczego więcej on ode mnie nie oczekuje. Gigi, czy to jest Jakuś? A skąd wiesz? Bardzo często razem chodzicie na korytarzu. Wydaje mi się, że to coś niezbyt przyjaznego, tylko coś więcej. Serio tak myślisz? No jasne. Okej, powiem mu prawdę. No i co tu robić? Witaj, zniesmaczony życiem chłopcze! Czego chcesz? Widzę, że coś cię męczy! Nie powinno ci to raczej obchodzić. To nie! Sam chciałeś! Sam się męcz! Jaka ona jest opętana. Powiem. Nie dam rady. Miau, Gigi, chodź do nas. O, Gigi jest. Oho, coś czuję. Enzymy miłości. No i co wy w ogóle stoicie Laura, tak oddzielnie? Laura, nie krzycz, proszę. Co ty sobie wyobrażasz? Czy ty naprawdę nie zdajesz sobie z niczego sprawy? Ale o co ci chodzi? No bo przecież... No bo dzisiaj ma być niezapowiedziana kartkówka z matmy. A faktycznie, to wyjaśnia dziwne zachowanie anakondy. O Gigi, dlaczego? No a co miałam to zostawić jako niemiłą niespodziankę? No przestań. O Gigi, idziemy na stronę. Gigi, co ty w ogóle wyprawiasz? Ja bym mu powiedziała, naprawdę, tylko ja się boję, że to zniszczy naszą przyjaźń i nie będę już z nim w ogóle rozmawiać. Mam pewien pomysł, może poszukaj osób, które umówią cię z nim na randkę. W sumie to genialna myśl. Niby to mi wszyscy mówią, że ja potrafię dobrze swatywać ludzi, ale moim zdaniem ktoś bardziej zaawansowany musi to zrobić. Nie wiem, poszukaj kogoś, szkoła jest duża. No właśnie to jakieś dziwne. Cześć dziewczyny, mam do was pytanie. A co się stało? No bo mi się podoba taki chłopak i ja nie wiem, jak mam się z nim swatać albo w ogóle mu pokazać to, że mi się podoba. No wiesz, myślę, że wystarczy powiedzieć mu to wprost. Albo sama go zaproś na lunch albo coś takiego. Nie polecam ci oglądania Abrahama. Tak, to jest najgłupsze, co może być. No to takie skomplikowane, ale dzięki za podpowiedź. Nie ma sprawy. No i wtedy było tak ekstra, Jakuś, czy ty mnie w ogóle słuchasz? No jasne, tak, słucham. Co się dzisiaj z tobą dzieje? Jesteś taki zamyślony, smutny? Wiesz, mam pewien problem z Gigi. A jaki? Mogę wiedzieć? Po prostu podoba mi się ona, a wydaje mi się, że dla niej to tylko przyjaźń. Moim zdaniem warto jest spróbować. Czyżby się robiła nowa parka w Straszyceum? Ja już wiem, jak coś się tym zająć. No nie, tylko nie ten idiota. O Jezu, Jack, teraz ty już w ogóle masz przesrane. Czy ty widziałeś, co ten Logan w ogóle chce zrobić? Po pierwsze, Jakuś, czy ty masz w ogóle lustro w domu? No mam. To chyba wcale w nie nie patrzysz. Taki rozczochrany, to aż wstyd. No mniej dumny, a bardziej rozczochrany, wstyd! My musimy się nim zająć, metamorfoza a la Jacyków. Na żadną metamorfozę się nie zgadzam, o co wam w ogóle chodzi? Ona w ogóle nie chce do ciebie spojrzeć, no przecież jesteś tak rozczochrany, czy to w ogóle do ciebie dociera? A poza tym, my się na miłosnych sprawach znamy jak nikt. No w to nie wątpię. Cześć Gigi, idziesz z nami do kina? Robimy babski wieczór. Wiecie co, w sumie dobrze by było się rozerwać. A w twych oczach widać jakieś zmartwienie, czy coś się stało? Wiecie, w sumie ten problem jest bardzo, bardzo duży. Po prostu wydaje mi się, że zakochałam się w swoim najlepszym przyjacielu. Nie wierzę w to. Ale w kim? No, nie wiecie, serio? To Jack. Twyla, czy ty to rozumiesz? Nie rozumiem. Ale jak to możliwe? Pauline, my chyba wiemy, co trzeba z tym zrobić.
Najpierw musisz dać mu jabłko, wtedy będzie wiedział, że to prawdziwe uczucie. Serio? Jabłko? Jabłko! Potem oglądasz z nim Kogel Mogel całą noc. Jasne, da się załatwić. Może zaproszę go do kina z nami. Na babski wieczór? W sumie zachowuje się zdrowie jak baba. Ale on jest bardzo rozczochrany. Czy ty widziałaś jego fryzurę? Dziewczyny, mówię serio. Mam wielki problem. Nie wiem, co z tym robić. No dobra, dobra, zaproś go z nami do kina. Pójdziemy na trzecią część Kogel Mogel i zaproszę też Nathana. Ale ekstra. I ja na pewno będę spać cały seans. Idę go zaprosić. Zbliża się niewiasta. Zbliża się Alfa i Omega. Hej, Jack i reszta. Czy nie chciałbyś się wybrać ze mną i z dziewczynami do kina? To pierwszy znak. No pewnie, nie ma sprawy. Logan, mógłbyś się o mnie nie opierać? A, zastanowię się. Okej, to świetnie, bardzo się cieszę. To do zobaczenia. Wiecie, co teraz należy z tym zrobić? Idziemy wszyscy do kina? Nie, robimy metamorfozy Jackusia na kino. A, szybko. Chodź, Jackuś. Skoro chłopy już poszły, to ty też idziesz z nami do kina. Ale super. Kogel Mogel 3. Ekstra. Dobra, Jackuś, chyba jesteś gotowy. Gigi taki gustuje! I naprawdę myślicie, że ta stylizacja daje jej to zrozumienie? Przecież ty tak słodko wyglądasz. Tylko czegoś mi tu brakuje. Może jeszcze przydałoby się pomalować mu paznokcie. Najlepiej na różowy. Co o tym myślisz? Myślę, że fioletowy będzie bardziej pasował. Racja. Mi chyba już starczy. Logan, szybciej dogoń! Teraz tylko czekamy na Jacka. Okej, Gigi, usiądziesz obok mnie i obok Jackusia. Będę ci podpowiadać, co mówić. Dzięki, Howlin. Jesteś super. Cześć wam. O matko, co ci się stało? Ale rozczochraniec, mówiłam wam. Claude i Logan mnie gonili przez całe miasto i musiałem uciec. Katastrofa. Chodźmy już do kina, bo spóźnimy się. Gigi, powiedz mu, że się cieszysz, że przyszedł. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś. No pewnie, jakbym mógł nie przyjść. Rozczochraniec daje czadu. A no, zaraz film się zacznie. Dzień dobry! Dzień dobry, dzieciory! Logan, cicho, siadaj, bo zaraz film. A więc Jack, celowo zamieniłem nam film. Nie będę oglądał tego nudnego Kogel Mogel i będziemy wszyscy oglądać Abrahama. I wiem, że nie wiesz, co to jest, lecz przekaż dalej. Dzieciory na pewno się ucieszą. Klot mówił, że zamienił film na jakiegoś Abrahama. Że jak? Co tam się dzieje? Klot zamienił film na Abrahama. No, nie wierzę! Ja się cieszę, będę mieć okazję do snu. Nathan, nasz ulubiony film! O nie! Czyli to coś fatalnego. Ja się produkowałam! Ja się starałam, żeby ostatecznie oglądać Abrahama! I po co mi było to wszystko? Po co mi było to udawanie, jeżeli nic się nie stało i... krycie przed Jackusiem prawdy, że mi się podoba! Gigi, serio? Co ty robisz, rozczochrańcu? Leć za nią! Leć! Wiesz, ja też chciałam ci powiedzieć to samo. Serio? Zwycięstwo! Howlin! I Koda! A więc Jackusi. A więc Jackusi.